Tak? Dobra, jesteśmy natychmiast. Tutaj. Na nie chyba mieliśmy schodzić niżej, nie? Jak dobrze pamiętam. To obok mamy przejście. Tak. Bo już nic nie było. Czyli to będzie minus 2 wtedy, czy minus 1? Tak. Tak, idziemy na dół w takim razie. Zobaczcie, walka. No chodź, już nie żyję. Zaczynajmy. Puśćcie Janusza do przodu. No, tanki z przodu. Ksarf, uważaj. Ksarf, ty się musisz... Zaczynajmy wreszcie. Ksarf, ty musisz dać mnie albo Janusza... musisz być tak, dobra. Ja, Janusz na tym, na liście. Bo inaczej jak będziemy chodzić, to ciągle ty będziesz obrywał. No tak podejrzewam. Zbijmy szybko tego jednego. No chodź, zaczynajmy. No, było blisko. Czekaj, to zróbcie tak wszyscy, żeby to było. Że Evil na samej górze, potem Janusz, potem ja, potem Barden, na końcu Valixar. W tej kolejności. No rzucać wtedy was na górę. Nie wiem, dajemy spać? Tutaj, czy co? Przecież ja mam, będę z tyłu stał, to mogę przeżyć. Możesz dać. No, przeszło. W prawo czy w lewo, moi drodzy? Nie wiem, chodźmy w lewo. Tylko tankowie z przodu i stopniowo. Pamiętajmy, że te podziemia mimo wszystko są trudne. Zbieracie lot od razu. No ja zbieram. Strzelaj do tego. O, za 12 z procy. Tej od łucznika. A ja to jest chyba ten moment, który się... Wiecie, sorry? Za ból! A, te trolle chyba trzeba będzie kwasem, nie? Albo... Podpalić. Albo podpalać. Spalić, to ma te rzeczy. Ja założę ogniste strzały. Ja mam trzy. Aha, a ty? Ja mam trzy te ogniste flakoniki. Ale ja mam strzały ogniste, nie wiem czy nie lepiej. No to strzelaj. Czekaj, tylko wyciągnę. Okej, idzie upiór, to ja go muszę z Januszem. Już nie żyjesz, twój. No to fajnie. Już cofam ją. Cofnij ją. Gdzie ona jest? Czemu nie? Się levele posypały? No. Zaraz już musisz bić. Generalnie Xarf, róbmy tak, że dopiero jak się wszystkie postacie skupią agro na postaciach tanków, dopiero ruszaj Veri. Okej. Okay. O, już mam pierwszy czar u siebie, huhu. O, czary masz już? Konkurencja. Ja mam. Weź ulecz Janusza. Okej, okay, już czekaj. Takie leczenie, czy duże? No, jest na żółtym, więc duże. A jest leczenie się. Ostatni demotywator, taki śmieszny odnośnie erpów, który widziałem. Dwóch rycerzy Jedi, czyli Qui-Gon Jinn i Obi-Wan grają w RPG. Lądujecie na planecie, jesteście otoczeni, nie wiecie gdzie iść. Co robicie? No jak to co, szukamy tubylca, żeby nam wskazał drogę. Rzucają dwie jedynki. Wyskakuje Jaja Binks. Największy pech. Jak sobie żyć? Wyleczyło go? Wyleczyło wystarczająco. Miał 60. Tobie. Stój. Lejemy. Najpierw trolla. Teraz ten pająk środkowy. Tych ognistych, tych do zabijania troli, ile masz? Poczekaj, już powiem. 40 strzałów. Dobra. Miałam 6-7 flakonów. A no te tamten mi strzelił.
Poszukajcie lutu tutaj, czy nic nie było. O, jest. Kurde, przez pasję za dużo. Czekajcie się kontrolę. No, ulecz czarne. Oczywiście. Tak, tak, już lecz. Janusza. To możemy odpocząć. Miarę fajne miejsce. Dobra. Mi się wydaje. Walki. Jednak nie. Wszyscy się wycofują tam do tyłu, ja już puszczam tanków na front. To jest broń nieskuteczna walka też. Zgrupujmy się bardziej. Tak, mam leczenie. I tu odpocznijmy. Tu. Tam wróg idziemy. Uciłaś, ja zostawię nas tankami. Już. Dobra, przeszła. Ej, to dam. Dobra, ja już mam mały czar, więc dałem nam pomoc. Błogosławieństwo to nam troszkę powinno pomóc w paru tych. I jakby ktoś był zarażony, to dajcie znać, bo ja mam leczenie instant. Okej. Czy jeszcze nie chodzi? Ja niedługo powinienem mieć przyspieszenie, to też by było wygodne na pewno. Ej, oj, tak. W ogóle Barden ma ten krok cienia. Napiszmy gry. Tak? Zapisałem. Jak z czego tak? W ogóle ten krok cienia działa. Ciekawe, czy możesz atakować, czy można atakować ten krok cienia. Nie. Uwaga, idzie trollu. Gdzie ja tych sam do przodu? Miss klik. Najgorzej jak się właśnie nie trafi przeciwnika, Zabul. A się pójdzie do przodu. No. Trochę ognia i piorunów powinno wnieść tu nieco ożywienia. Pojedzie u pióru? To we dwójkę musi cienia. Zabój! Damy radę. Natychmiast. Kici. A jeszcze bomba agniowa jakaś. Dzięki, Sara. Taka. Ja no, wiedziałem, że będziemy odpoczywać i tak. Chyba to chodźcie tu w kon. Chodźcie, bo mi Janusza coś zrobili. Może się ruszyć. No dobra, ja lecę. Okej, czekaj, chwilę, niech się... Tam. Ile wstało? Terech. Mega. Puszczaj. Dobra. Ej, czemu oni na nas idą? Ja nimi kieruję, czekaj. Tak, ale weź ma armię. Dobra, cofnij. No i oni... Daj mi przejść! Rzucam czary na dobra, nich. Blokuj. Jak nawet wyślę dalej, to najwyżej przyzwie jeszcze kolejną falę. No, przyzywaj teraz. Najdalej. Przyzywaj. Przyzywam. Czego sobie życzysz? Nie ma, pięknie. Wszystko na te mopki biedne wchodzi. Natychmiast. Czekać. Ciemak. Cofnij. Przyzwij im tam jeszcze raz. Nie mam już. Poczekaj, rzucę wsparcie mopką. Ksar, gdzie ty się pchasz do przodu? Bogowie, to dajcie mi się. Ksar, no i wszyscy polecili za tobą teraz. Lecie? Weź Beri, cofnij tam do siebie. Ej.
I dawaj czary dodatkowe. Zaczynajmy wreszcie. No chod, zaczynajmy. Dzięki. Pauza w Iverii, niech podleczy... Orka. Robi to, ja też go leczę nakładaniem rąk. No chodź, zaczynajmy wreszcie. Ej, tym Januszem, no. Grałem mu witurę. Do boju. Bogowie, to dajcie mi. No, ale wyobraźcie sobie, że... Wycofuję Janusza. Tak, tak, co? Zapiszmy tu. Wiecie? O! Idziemy spać. Najpierw spać. Poczekaj. Zbiorę lód, najpierw zapisz. No właśnie, najpierw zapisz. Widzicie kapłana? Tak, widzimy. Tak. No to tam rzucam na niego już po prostu wszystko, co jest. Puszczam. Przygotuj się. Wracaj tu, bydlaku, gdzie ty nie uciekasz? Nie ma many. Ty, ale patrzcie, jaki uciekinier. No. Widzisz tego? Ty, ale tam Janusz bierz go. Janusz bierz go. To bardzo dziwne. Ale jaki uciekinier, no po prostu... No nie wypali. Tutaj, Warden, wykrywaj pułapki, bo coś przeczuwam, że tutaj coś jest. No nie wykluczone. Warden, idziesz pierwszy. I wykrywaj pułapki. Wiesz, jak się wykrywa? Kliknąłem i mam wypatrywać czerwonych placków, tak? Tak. Tak. Tylko poruszasz się powoli wtedy. Coś jest, ale to jest jakiś NPC, to dobra, tu nie atakujemy. Nie? Gadam? Mhm. Dziękuję za wybawienie mnie od talonitów, ale z przyjemnością poddałabym się ich rytuałowi, aby nie mogli więcej krzywdzić niewinnych. Kim jesteś? Co tu robisz? Jestem Egenia, kapłanka Ilmatera z Kul'dahar. Gdy się dowiedziałam, że ludzie są porywani z naszego miasta, postanowiłam udać się w góry i poczekać, aż te robale się zabiorą. Skoro już mowa o ludziach z Kul'dahar, to gdzie oni są? Znajdują się na południowym wschodzie. Dzieci przytrzymywane są w osobnej jaskini. Strzeże ich kilka troli. Nie jestem pewna, czy wciąż tam są. Co robili kapłani Talony? Kapłani i ich pędzający sprzymierzeńcy pochwycili mnie, gdy wędrowałam przez góry. Zamierzali mnie właśnie poświęcić Talonie, mając nadzieję, że ich plukawa bogini wesprze ich w realizacji tego pomysłu. Zastanawiałem się, czy nie mogłabyś mi nieco uzdrowić. Zobaczymy, co ma za ten. O, nie, tylko leczenie nie jest żadnym leczantem. Niech będzie. Czyli co, idziemy na południowo, a potem cofamy jeszcze resztę jaskini. Ja bym szedł tutaj dalej. No to tak. Question. Jak się leveluje postać? Klikasz na z lewej strony trzecią, piąte ustawienie od góry, czyli taką głowę. Okej, awans. Ja masz awans. Umiejętności 20, co? Tak. Możesz wyszukiwanie pułapek soul levelu złodzieje dawać na przykład. Ale tu chyba nic nie ma poza więźniami. No, tylko NPC. Tu jeszcze jest zejście. No, dosyć tu jakieś żarcie mają. Ciekawie. Bardziej to wygląda na jakąś imprezę, biesiadną gdzieś. A to miało jak czerwono, jakaś lawa, czy co? Tak, tylko cytując, to nie ty będziesz jadł, to ciebie będą jedli, tak? No, cóż. Nie wiem, ja bym cisnął tam na górę. No to mykamy na górę. Ale jestem zawiedziony, taki ołtarz, którego nie można ograbić. No nie. Konan Barbarzyńca czułby się zawiedziony. Żadnych ozdób, sieci dełek. Co za plugawa bogini, no. Zapiszesz? Czekaj, jeszcze sprawdzam na niewidzialce tutaj, czy tutaj żadnego potwora na pewno nie ma. Okej, idę już do was i zapisujemy. Ładnie dołącz tam jeszcze do nich.
Okej, wywalimy to. Ej, na górze. Spokojnie. Nie tak do przodu. Kto poszedł do przodu? Ja. To była Veri. Ja wiem, bo... Nie wiem, ta Veri coś dzisiaj biega dziwnie. Na górze jesteście... Gdzie? Góra. Brawo. A, dobra, chcę. Pająki, uwaga. Walimy w tego środkowego. Przygotuj się. Nie używaj tego na takie badziewia. O, na to możesz. Z przyjemnością. Już nie żyjesz. Przygotuj się na piękny drag. Zwycięstwo. Pięknie. Jezu, Veri stała się właśnie najpotężniejszą postacią w nas. Weź wyślij tamte. No właśnie wysyłam. No wcześniej to odpędzanie nieumarłych też dobre było. Zabój. Dwuklasowy wojownik Kapon jest nieśmiertelny od 6 poziomu w górę. Czy z tymi żukami wcześniej taki problem był? No nie. No zabijajcie je. No strzał. Teraz pomysł na każdego bossa, tak? Dzień dobry, tak. Jestem wielkim uberbossem. Dzień dobry, a to są takie pomioty Veri. Życzę mi miłego dnia. Ja podejrzewam, że tak teraz wszystko będzie wyglądać. Każda poważniejsza walka to będzie ej Veri, rzuć te tutaj nieumarłe. MZ3. A później Ksal jeszcze przywoływanie potworów dorzuci? No. Do boju. Weź tutaj, dajcie mi tutaj złodzieja. No, lepiej szukaj mi pułapki jakieś. Ten gościu raczej nie leży. Szukam. O tak. Czysto. No, sprawdzajcie lód. Już wysyłam do Ksara. Poszło do Ksara na zimnikowanie. I topór bojowy. Topory kto ork? Nosi. Nie pamiętam. Znaczy... Uwaga, tam jest żuk. Więcej żuków. Tam jak ten koja. Do boju. Pewny los. Pająk mieczowiec tam jest. Ja? Jest tutaj, o, widać. Chyba 2000 ekspa za sztukę. Przygotuj się na piekło, drag. No nie, resztę ząbiek padł. Troll. A to na trolla się nie płacę. Na dwa też nie. No, na chwilę. Dobry wajanusz. Dobrywa. O lol. Co ten troll? Zczekaj, lepiej zaczekajmy tu, bo... Masz jeszcze jakieś heal'a na niego? Tak, już używam. Tak? Teraz ekipa... pójdzie. A? Leczenie odpalone. Przygotuj się. Czekaj, nie czekaj. Graj tym Januszem.
Dobra, tutaj lepiej odpocznijmy. I zapis najpierw. Już zrobimy. Chodźcie w grupie. Tu lepiej zapiszmy. O, tak też. Dobiegnę do was. Dobra, czyli dwa poziomy mamy już wyczyszczone. Mhm.